z założenia takiego, że nad nazwą nie ma sensu tracić, nie wiadomo, ile czasu. Witam bardzo serdecznie. Akurat wrzuciłem materiał na temat nazwy firmy bo publikowałem materiał z lutego, w którym wspominałem o tym, że muszę wymyślić nazwę firmy, nazwę domeny i wtedy to mogło wyglądać trochę błynczucznie, bo na tym materiale jest sekwencja, w której mówię, że teraz jest moje, kiedy będę myślał nad nazwą firmy I, i też wspominałem, że pewnie mi to zajmie tam to pół godziny. Zresztą za chwilę jest cięcie i pokazane jest to, że rzeczywiście za chwilę mam tą nazwę firmy. I może to troszeczkę właśnie zbyt błękitnie wyglądało i powinienem parę kwestii wytłumaczyć, bo osobiście już trochę można powiedzieć, wyrosłem z tego, że należy skupiać się, poświęcać nie wiadomo ile czasu na wymyślanie nazwy firmy. Podam przykład firmy, którą rozwijałem przez 5 lat, czyli WBT, i tam. Przyznam, że razem z moim byłym wspólnikiem kombinowaliśmy tygodniami nad nazwą. Nie wiedzieliśmy, jak się zdecydować, czy to ma być bardziej polsko-brzmiąca nazwa, czy może angielskojęzyczna nazwa. Kombinowaliśmy nad różnymi konstrukcjami, nad nazwami. W końcu rzuciłem pomysł taki, że może by coś z literek ułożyć, i przyznam, że nawet wymyśliliśmy sobie nazwy wtedy słów, które pasują do naszej nazwy, jak na przykład "dwie w, biznes, by. Te technologia i tak kombinowaliśmy, żeby może właśnie z tych literek, plus jeszcze masa innych, na przykład i informatyka, e, e, szkolenia kombinowaliśmy wtedy, jak, u, jaką ułożyć nazwę. Ja pamiętam wtedy miałem powycinane te literki. Siedziałem sobie przed taką ławą i tam miałem te literki, tak kombinowałem, przesuwałem, nawet jak przychodzili do mnie znajomi do mieszkania, to kazałem im siedzieć, wymyślać, pomagać mi. Taki quiz, można powiedzieć. I dodatkowo jeszcze zaczepiałem całą masę ludzi na Facebooku, znajomych, pytając się, czy mają jakąś propozycję co ułożyć tych literek. I nie ukrywam, że wtedy siedzieliśmy masę na tym czasu. Poświęciliśmy na to kupę godzin. Myśląc tą nazwę. No i co się okazało? Przez 5 lat nawet mieliśmy wymyśloną swoją strategię, co będzie, dlaczego właśnie takie literki, co one oznaczają. Gdy klient nas się zapyta, co ta firma oznacza, to oczywiście mieliśmy historię na temat tego, co, co te litery oznaczają. No i co się okazało? Okazało się, że przez 5 lat istnienia firmy, zaledwie na jednym spotkaniu jedna osoba zapytała się tak naprawdę, co właściwie znaczy WBT. No kurczę, no. <laughs> Dlatego też generalnie jestem, wychodzę z założenia takiego, że nad nazwą nie ma sensu tracić nie wiadomo ile czasu, bo ta nazwa i tak na dobrą sprawę niewiele, niewielkie ma znaczenie dla Twojego odbiorcy, bardziej się liczy dla Twojego potencjalnego klienta czy dla klienta to jaką niesiesz jakość, co możesz zaoferować temu klientowi. Dlaczego on ma w ciebie zainwestować, dać swoje pieniądze, a co ty mu możesz w zamian dać i dlaczego on ma właśnie wybrać ciebie, a nie konkurencję? I uwierz mi, nazwa tu nie ma praktycznie żadnego znaczenia. I też warto rozróżnić jedną rzecz. Nazwę firmy od nazwy produktu, bo to są generalnie dwie różne rzeczy. Po nazwy firmy, tak jak na przykład ja, spółkę, założyłem spółkę Grupa ADM i w ramach tej spółki mam usługi takie jak nieruchomości, Również usługi, konsultacje związane z tokenami personalnymi, plus blockchain, plus jeszcze tam sprzedaż na blogu i to jest w ramach wszystkiego, w ramach tej spółki, ale oczywiście są oddzielne produkty, jest na przykład poradnik z Abixa, książka związana z kryptowalutami, są usługi zarządzania nieruchomościami i to już jest całkowicie inna marka, inna domena i o tym właśnie trzeba pamiętać, że czym innym jest nazwa firmy, a czym innym jest tak zwany brand, bo nawet chociażby PepsiCo. Ich nazwa to jedno, a to jakie mają brandy, czyli na przykład Pepsi, Seven Up, bo na jeżeli dobrze pamiętam, Seven Up właśnie należy do producenta Pepsi. Te wszystkie nazwy, które tam mają, to jest całkowicie inna sprawa. Oni tworzą swoje brandy, a to czy właściwie ty kupujesz sobie Pepsi od firmy, która się nazywa OPPCCC coś tam, czy najlepszy na świata. To już jest inna sprawa i o tym należy pamiętać. Ale też warto się zastanowić, bo ja osobiście tak do tego podchodzę. Bo ja ogólnie działam na rynku usług, gdzie ta nazwa nie ma wielkiego znaczenia. Ale jeżeli właśnie masz pomysł na biznes, chcesz przykładowo wyjść z jakimś produktem. No to warto już w tym momencie pomyśleć nad nazwą, która będzie się kojarzyła z tym produktem, żeby już od razu jakiś tam brand narastał, ale jednocześnie, żeby ten brand umożliwiał Ci dalej rozwijanie i tworzenie, kreowanie innych marek. Czyli na przykład nie wejdziesz w markę kosmetyczną, stworzysz firmę Cosmetics Spółka Zo. No to tu już masz pole do manewru takie, że możesz chodzić w inne kosmetyki, możesz chodzić w salony regeneracyjne, możesz otworzyć sobie salon kosmetyczny, spa. A czekaj, Cosmetics może, może średnio się z tym kojarzy. Ale na przykład Beauty, nazwa Beauty, spółka zo. Tutaj już możesz sprzedawać kosmetyki, wejść w salony kosmetyczne, w jakieś inne rzeczy związane właśnie z polepszaniem piękna, nawet chociażby z operacje plastyczne. Więc można powiedzieć, że taką nazwą daje sobie drogę do innych marek. Aczkolwiek należy też pamiętać, że ta marka, ta nazwa Twojej spółki firmy nie przeszkadza Ci w tym, żebyś tworzył sobie właśnie inne brandy, inaczej je reklamował, tak jak na przykład u mnie. Brand, nowy token, AS, komputer, to są wszystko brandy pod jedną spółką, która, której to się znajduje i pod którą to działa. Tak to u mnie wygląda, aczkolwiek no, nie musisz się ze mną zgadzać. Ja mam takie podejście do nazwy, uważam, że nie jest najważniejsza. W brandzie tak, w brandzie dopasować brand taki, który jednocześnie będzie unikalny, gdzie nie będzie dużej konkurencji? Przykładowo u mnie niech będzie ten AS-computer. Jeżeli ktoś pisze as komputer, ważne jest to, żebym nie miał konkurencji dużej, przynajmniej dużej na Google. Czyli jak ktoś pisuje as komputer, to trafia na mnie, a nie na konkurencję. I to warto sprawdzić. Przede wszystkim zakładając nowy brand, czy masz wolną domenę? W tym przypadku u mnie as komputer Plus, czy wpisując pracę, w tym przypadku również as komputer jak dużo masz konkurencję? Im więcej masz konkurencyjnych stron, tym trudniej będzie Ci się przebić na tym Google, tym trudniej będzie Ci być wysoko pozycjonowany. Warto o to zadbać. Osobiście jestem z tego zdania, że jednak nad nazwą nie ma sensu tracić nie wiadomo ile czasu. Przykład u mnie grupa ADM wymyślone w przeciągu, nie wiem, godziny, może półtorej. Ważniejsze jest to, jakie ta spółka będzie miała produkty, jaką jakość będzie oferować i co będzie dawała klientom. To jest najważniejsze i tego się trzymajmy jakością naprawdę można sporo osiągnąć dobra kończę. Dajcie znać co o tym myślicie w komentarzach bo być może wy macie inne podejście do tego dla was może nazwa firmy ma niebagatelne znaczenie a może jesteście podobnego zdania jak wy ja a jeżeli już założyliście swoją firmę i macie nazwę to podzielcie się również w komentarzu jak wygląda u was proces właśnie wymyślania nazwy firmy dobra tyle na chwilę obecną dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego cześć.